No to kręcimy dalej. Tym razem Panasonic CH32 wieża powróciła po paru latach. W stanie niemalże taki sam. No magnetofon jeden się zastał, bo kiedyś kręcił. Przed chwilą patrzyłem, zaciął się i potem przestał reagować. Drugi tam no, tempo grano wyczyścić trzeba. No i ledwo przewija, więc już się paski kończą. Klasycznie patrzymy to samo co zawsze. Włączony VBAS, ustawienie heavy. Na 16. To się zżyga inaczej. To nawet przez tego trochę ma. Tam se Sony stoi. To CD zaczęło żyć. Tej X50 może nagrał. Ja wszystkich tych wieżach już CD działa. A dwa ryzykuję. Wiadomo, Panasonic to jest na RSN-ie, to będzie grało mniej naturalnie niż Sony. Na MHC, na STK. Raczej no na pewno na STK. Nie rozkręcałem jej. Tego Panasa chyba nawet też nie. Krótko go miałem. No i co? Wieża trochę wzorniczo przypomina Technicsa 510. Z tym, że gra od niego dużo lepiej. I nawet nie wiem, czy... Wcale nie, kurde, no wcale nie jest słabsza od niego. Mniej dudni, ten sopran jest lepszy, chociaż nadal to jest sopran wiadomo jaki. Ale mi się bardzo przyjemnie tego słucha, mimo wszystko. Może to nie jest to, co Sony, no bo w Sony to wiadomo jest... No, inna klasa już, no. Co tu dużo gadać. Chociaż jest słyszalny bas, bo w Sony to jest, kurde, radio, na poziomie radiomagnetofonu niemalże. Lepszego, bo lepszego, ale...
No Panasonic pod tym względem wypada lepiej, dlatego mi się go lepiej słucha. Ten pierwszy suwak korektora tam jest do dupy zrobiony, bo tylko dudnienie reguluje. Za niższy bas odpowiada DBFB, które można tylko włączyć i wyłączyć. I to wszystko. W innych FH mam wrażenie, było to lepiej. No w 510 było to lepiej zrobione. To już była nowsza wieża, 93 rok. 93-94. Miałem jeszcze 177, ale tam nie miałem pilota do niej. A bez tego pilota to sobie korektora nie ustawiłem. A pilot był... Wtedy jakie piloty stały, to kosztowały tyle co dwie albo trzy wieże. Ja właśnie miałem wtedy dwie sztuki. Kupione taniej niż jeden pilot. Dlatego do Żyda poszło. No. Ten magnetofon kręci się, ale nie przewija w jedną stronę. No i gra tempo, trzeba głowicę wyczyścić. Ten magnetofon nie, no zaciął się po prostu. I przestał w ogóle reagować na kasetę. Czy też raczej na styk, a czy styk detekcyjny? No pokazuje, że jest kaseta. Ale już po naciśnięciu playa, jednego czy drugiego, kasety nie odtwarza, nie kręci. Nie reaguje mechanizm. Kiedyś działał, no ale wiadomo, no to nie było odpalane tyle lat. Także tego. Tak to wygląda, tak to gra.